Miłosz, to się martwisz, to się smucisz, w góry idziesz, z gór nie wrócisz. Co chcecie powiedzieć przed najdłuższą wycieczką, najgorszą, najbardziej hardkorową? Nie jest tak bardzo hardkorowa. Jeszcze. No. Wchodzenie na Kasprowie Sładce tylko 2000. A tam co to? 3 godziny pod górę Tylka. Według przewodnika. Tak. Zobaczymy, ile nam się uda to zrobić. No, 1,5 godziny. Półtorej godzinki. Ja myślę, że chyba się nie zajmie. Nie wiecie, co mówicie. Trenerze, to jest takie pytanko. Dlaczego koszykarz pije wodę gazowaną? Żeby mu się lepiej odbijało. Tak, trenerze, zbliża się już koniec naszego wyjazdu. Także czas na jakichś podsumowań. Co trzeba przyznać, ale pogodę trafiliśmy naprawdę dobrą. Tak, pogoda była naprawdę jak na zamówienie, właściwie bez deszczu. Pierwsza część też bez słońca, ale te pierwsze wyprawy górskie akurat były w takiej atmosferze i temperaturze, że... Było optymalnie. Było optymalnie. Jeśli chodzi o pracę na macie, ja na przykład jestem bardzo zadowolony, bo biorąc pod uwagę te obciążenia, które dzieci miały w nogach i nie tylko po tych wyprawach górskich, praca ta dokładała jeszcze do ognia i ja na przykład jestem zadowolony. Też uważam, że taka praca objętości, bo jaką wykonali, jest naprawdę, naprawdę fajna. Teraz trzeba tego mobilizować i to też kwestia rodziców, żeby pamiętali o tym, żeby w czasie przerwy między obozami dzieci też pracowały. I nie przeleżały przede wszystkim, bo zrobiliśmy tutaj kawał dobrej roboty. Większość z tych pociech jedzie jeszcze na obóz do Bęsi. Więc tam, żeby można było już pracować bardziej specjalistycznie na tej podstawie, którą teraz wykonaliśmy, będzie można pod warunkiem, że się nie przeleży. Dokładnie, także przygotujemy taki krótki plan, co można w ciągu tygodnia robić, a co powinni robić. No i mam nadzieję, że część z nich, a nawet wszyscy, pracę wykonają. Dobra, to co, ruszamy? Ruszamy. To chyba się nie skapną, że tutaj zostaniemy, nie? Tak, potem kolejką nadgonimy. No. Trenerze, może chwilę, bo tutaj nie mogę znaleźć numeru na pizzę. Ja mam w telefonie. Dobrze. Z dowozem. Na Kasprowy. Tak hej. Jest.
Zależy, jak ktoś od trenera czapkę zostawił. A Julka? Chyba Brzozowski. Trenerze, co trener myśli, że... Julek? Jumpingiem na Kasprowy. No. Julek? Idziemy. Będziesz teraz skakał. Będziesz judokiem, który... Jak jumpem, chcesz tą czapkę. Jak chcesz tą czapkę. A teraz uwaga, zadanie, zagadka. Kto wie, jaki jest rekord trenera Janka w wejściu na Kasprowy Wier, znaczy w biegnięciu? 58 minut. 58 minut, tak, od Kuźnic. Tak? Tak. No to bardzo tyle, dobrze. Tyle się dostał. No to jest to, no. To jest to. Bieg tuż za mną. Ale piękne widoki, pewnie trener Janek płacze gdzieś tam w pokoju, że nie mógł pójść z nami. A teraz oni się męczą w górach. Jak nam się podoba? Ogólnie fajnie. Jestem zmęczony. Są takie widoki, jakich nigdy nie widziałem, ale żałuję, że dopiero tak późno coś jesteśmy. Mogliśmy być tak dobrze. Jak ci podoba? No, zmęczony chyba jak każdy. No i trochę wysoko. Tego ale widoki obawiam. Rekompensują? No. Ciężkie. Piotruś, jak ci podoba? Są fajne widoki, tylko że potem trzeba będzie jeszcze zajść. Schodzenie będzie właśnie fajne. Dobra, chłopaki, stajemy, bo tam już ekipa ruszyła. Musiałem tylko... Dawaj, Julcia. Lecimy dalej. Wycieczka bardzo dobrze, piękne widoki, ładna pogoda, bardzo zdolne dzieci, ekstra tempo, rewelka no.
człowiek, który jumpował na Kasprowę. I co się mówi? Łatwo było. Dziękuję za czapkę. Dziękuję za czapkę. Dziękuję za czapkę. Bo będziesz jeszcze wracał. Idziemy. Natarliśmy na szczyt, najwyższa góra w tym roku, a w przyszłym roku? Giewoncik. A w przyszłym roku to będzie najniższa góra. No to co, lecimy dalej, chłopaki. Tak. Piona.